Witam serdecznie Krakowie, Kraków, Pasy, Szkoła Gordata. Ostatni dzień w Szolnok. Jak wam się podoba hotel, hala, miasto? Gitarowo jest, nie? Proszę nie odpowiadać jednym wyrazem, tylko pełnym zdaniem. Jak ci się podobało dzisiaj na mieście? Fajnie. Będzie na YouTube i będą mówić, że jesteście przybyli, to powiemy, że to tak. Jeżeli chodzi o poziom gry, nie wygraliście ani jednego meczu, dzisiaj jest przed wami. Dzisiaj będzie przełamanie. Przełamanie na koniec. Będzie. Przełamanie lodów, tak? Tak. Więc co trzeba i trzeba. Gracie z najsłabszą drużyną, tak? Tak. Nasze słabsze jest my, jeżeli chodzi o bilans. Nasz bilans. A poziom drużyn typu Alba Berlin, typu Belgrad, typu Monachium, Inter Bratysława, czy to są drużyny, które w Polsce by mogły bić się o medal? Nie. Sporo namieszać. Na pewno. Na pewno. Nie. Mogłyby namieszać. Tu macie dwóch kolegów z Oświęcimia, z kadeta, jak tutaj skumplowali się z wami. Dobrze grają w Wieśni. Chcielibyście ich mieć w przyszłości w swoim klubie? No pewnie. To co? Przechodzicie do szkoły Gordata? No ja to. Jak twoja noga? Udo, wszystko już dobrze. Tylko z chłopakiem. Druga sprawa. Poziom sędziowania jaki? Zerowy. Dobry. No powiem prosto, lepszy o stułę niż w Małopolsce. Tak? Dokładnie. Tak. Czyli co, byle czego nie gwiżdżą, tylko konkretne faule, tak? Konkretne faule. A Małopolce gwiżdżą byle jakie bzdety. A wszystko, wystarczy się dotknąć i już faul. Tutaj błędy czasami są, ale o wiele rzadziej niż tutaj. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie, gdzie wam się lepiej podobało, w Budapeszcie czy tutaj? Nie, w Budapeszcie. Tutaj. A wyżywienie gdzie lepsze, w Budapeszcie czy tutaj? Tutaj. No bo miasto wiadomo, że Budapeszt ładniejszy. Czy będziecie polecać ten turniej innym drużynom? Tak. Polecam serdecznie. Feweks, polecam. Idziemy na obiad. Ciekawe, co dzisiaj przygotują. Jesteśmy w naszej stołówce. Jest nas przesympatyczny kelner. Halo?